Podlaskie audiohistorie. Przystanek Ząb Owca. Podcast Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Czy wiecie, że na terenie dawnego młynu Michla przy ulicy Objazdowej działał od 1935 roku inny młyn? Pani Zofia Wnuk z domu Pachniewska opowiedziała nam o młynie prowadzonym na dzierżawionym przez jej tatę terenie. Po śmierci ojca w 1958 roku młyn przejęła mama, zrobiła papiery mistrzowskie i prowadziła firmę do 1964 roku. Potem przestały przychodzić zamówienia od państwa i młyn trzeba było zamknąć. Rodzice mojego taty, dziadek prawdopodobnie miał też młyn w okolicach Julianowa, Młodzieszyn Julianów, to są okolice Ciechanowa. I prawdopodobnie też rodziców taty pochodzili z Warszawy, z tym, że mama mojego ojca pojechała za mężem w tamte strony. Tata mój przyjechał jako bardzo młody człowiek, urodził się w 1894 roku, to mając około 20 lat, no ja już dokładnie nie powiem. Przyjechał do Warszawy, no i od razu raczej zajął się młynarstwem. Pracował jako czeladnik, jako uczeń. A moja mama urodziła się w 1915 roku i ma, jak miała 18-19 lat, przyjechała do Warszawy. I od razu, prawie że z marszu, zaczęła pracować w cukierniach i to w dobrych punktach. Była taką kobietą, no, efektowną dosyć i była, pracowała i na Nowym Świecie w cukierni, na Elektoralnej. No, w cukierni się poznali, ojciec był klientem, przychodził. No i mama wpadła w oko i pobrali się. W którym roku był ślub? Ślub był w 1940 roku, w czasie wojny. Ojciec sam to wszystko stworzył, że tak powiem. Maszyny, całe wyposażenie. Także dzierżawił teren oraz dzierżawił ten budynek. I tam prowadził młyn? Młyn to był młyn motorowo-elektryczny. Obok był taki budynek mniejszy, gdzie podobno olejarnia była. To było na ulicy Objazdowej. I tam są we wszystkich przewodnikach, we wszystkich opracowaniach, książkach jest poruszany budynek młynu ten przy samej ulicy 5- czy 6-piętrowy. Natomiast ten budynek był bliżej torów kolejowych, jednopiętrowy o ciekawej architekturze dosyć. I właśnie to tam był młyn. Natomiast po drugiej stronie też były budynki, gdzie podobno wcześniej też tam były maszyny, też coś robił, a później zrobił z tego magazyn tylko. Była ciekawa rzecz, dlatego że obydwa budynki były połączone takim drewnianym pomostem. To było ciekawe, ale później trzeba było zlikwidować, bo samochody nie mieściły się przejeżdżające. Z towarem odbierały towar, bo przywozili i rolnicy do przerobienia zboże. Później zabierali. Dlaczego był ten pomost taki drewniany łączący? Żeby worki tam się spuszczało, taka zjeżdżalnia powstała, no z wysokości, ile to miało w sumie ponad 2 metry i wysokości, prawda, wysoko to było i stopniowo tak się opuszczało. Pamiętam, że tam wchodziłam na ten pomost i sobie też zjeżdżałam. No do samochodów, samochody już nie trzeba było dźwigać, samochód był podstawiony do zabierania towaru. Były też dostawy od państwa. Była bocznica kolejowa doprowadzona z Dworca Wschodniego, gdzie przyjeżdżały wagony ze zbożem. I to się przerabiało dla państwa, że tak powiem. No, przerób był duży. 12 pracowników było zatrudnionych i był czas, że młyn na 3 zmiany pracował. Noc, pierwsza i druga zmiana. Mąka, osiory, otręby, no i kasza, przede wszystkim kasza. Najpierw to ojciec miał cały teren, tam ponad 9 tysięcy metrów od ulicy Objazdowej aż do torów. Później, przypuszczam, że to było już po wojnie, 2/3 tego placu zajął Arget. To było takie przedsiębiorstwo nasze państwowe, gdzie sprzęt gospodarstwa domowego był. I to pamiętam tak, po lewej stronie był taki ogródek, później był ten piętrowy dom mieszkalny. Obok był ten magazyn właśnie połączony z budynkiem młyna, który był naprzeciwko. Ten magazyn, tam maszyny też chodziły początkowo.
A potem były szopy, jedna, druga, już dokładnie nie pamiętam. A naprzeciwko budynek młynu, piętrowy, duży, wysoki to był, piętrowy, ale wysoki. I obok ten właśnie niższy, gdzie olejarnia była. To tyle pamiętam. Wszystko czerwona cegła. A z tyłu młyna była ta bocznica kolejowa z taką rampą. Pracowników pamiętam, że był taki pan, nazywał się pan Paździerz, to wiem, że to była taka prawa ręka. Pamiętam tego pana, bardzo, bardzo taki miły człowiek. Pamiętam, tam była też w tym młynie palarnia kaszy. Tak jak przez mgłę pamiętam pana, który zajmował się paleniem tej kaszy. A jak wygląda tak, palenie kaszy? Palenie kaszy, tak wygląda jak kocioł, taki jak, tak jak parnik na wsi był, parnik kartofle dla świń się parowało. To tak coś było też takie okrągłe, jak się beton miesza. Ja jako córka młynarza bardzo nie lubiłam kaszy. Pamiętam, jak się wchodziło do pomieszczenia na dole. Po prawej stronie stał ten cały silnik. Pasy takie szerokie były skórzane. No a tu gdzieś jeszcze kawałek... Ja mówię, mama, co ta skóra? To jest kawałek tego pasa transmisyjnego, bo to ten silnik chodzi, ten pas ciągnął. To było duże pomieszczenie. Nie pamiętam po prawej stronie. Palarnia była po lewej i to jeszcze był taki wystający budynek. Ta palarnia było wejście z budynku zaraz przy ścianie, a dobudowana ta palarnia była. Na wprost było duże takie wejście na bocznicę kolejową, dojście. I po prawej stronie były schody na górę. Na dole to było pomieszczenie na kaszę, takie silosy. Tak mi się wydaje, że ta kasza z góry ją się zsypywało do tych silosów. A na górze były wialnie, takie maszyny do sortowania kaszy, to chyba ze dwie albo trzy. Jak ja się urodziłam, tam mieszkałam, ale doktor powiedział, jak pani chce wychować dziecko, kiedy przez ścianę chodzą maszyny całą dobę, jest kurz, huk i wszystko. Po prostu przeprowadziliśmy się we dwie, a mama przychodziła tutaj tak do pracy, no powiedzmy. Czyli początkowo rodzice mieli mieszkanie dokładnie przez ścianę, tak? Tak, to był drugi budynek mieszkalny, gdzie wcześniej, jeszcze przed wojną, tam były cztery rodziny mieszkały. Z czasem to się opróżniło i został tylko ojciec z mamą. Na górze było mieszkanie, na dole był kantor, takie biuro. I też tam jakieś maszyny było, ja to bardzo mgliście pamiętam. A tata został w tym mieszkaniu, jak panie się wyprowadziły? Tak, no musiał pilnować wszystkiego przecież. Ojciec był pasjonatą, to było jego życie. Było ten młyn, to było jego życie. Szukaj nas na muzeumpragi.pl.